Uważa się, że wygrałeś mecz z liderem i to naprawdę awans no jest realny. 11 listopada, Święto Narodowe. Przypominam, sędzia główny Andrzej. Na boisku w Ełku rozgrywany będzie mecz trzeciej ligi, gdzie Ełcki Płomień podejmować będzie u siebie drużynę KS Wasilków. Prowadzony ten zespół jest przez Artura Woronickiego. Rozpoczną goście grający w czerwono-niebieskich trykotach. Już widać po pierwszych sytuacjach, że zawodnicy z Ełku trafiali głową w mur w obronę z Wasilkowa. Jedna z pierwszych sytuacji, Bądziul do Jackiewicza i bramkarz z Wasilkowa dobrze broni i uchrania zespół z Wasilkowa przed utratą gola. Łukasz Szczepanik w bramce KS Wasilków. Kolejny raz zawodnicy z Ełku, ale spójrzmy teraz, co się stanie. Karwacki Hubert, przy nim Furman, Mateusz odgrywa tę piłkę, jeszcze piłka nadal, już jest w 16 Ełckiego Płomienia i strzał przeciwnika. Było naprawdę groźnie po tym strzale zawodnika z Wasilkowa. Jeszcze raz! Groźnie naprawdę się zrobiło pod bramką Bartłomieja Danowskiego. Zawodnicy z Wasilkowa nie przyjechali tutaj jedynie bronić w wyniku bezbramkowego. Jackiewicz już jest w 16. Jackiewicz odkrywa piętką do Bądziula i Bądziul nie zdołał oddać celnego strzału w kierunku bramki z Wasilkowa. Druga połowa to znów akcje Ełckiego Płomienia trafiały głową w mur. Tu widzimy, jak fantastycznie poradził sobie jeden z zawodników drużyny przeciwnej, aż z trzema zawodnikami Ełckiego Płomienia. Tu jeden z nielicznych celnych strzałów, ale naprawdę było groźnie pod strzale kapitana Adama Budkiewicza z rzutu wolnego. Bądziul do Gądka i jest karny, czy nie ma, nie było tego karnego. Bartosz Gliński zagrywał tę piłkę ręką, czy go nie było. Jeszcze tutaj po rzucie rożnym zawodnik numerem 4, Rafał Szczepanik, starał się oddać strzał. Jeszcze no tu naprawdę groźnie. Teraz już jesteśmy pod drugą bramką. Waszkiewicz odgrywa piłkę do Piotrka Bądziula. Piotrek był już pod tą piłką i było mu trudno oddać celny strzał w kierunku bramki z Wasilkowa. Jeszcze raz widzimy, jak zawodnicy z Ełku starali się przebić przez te zasieki obronne z Wasilkowa. Długi wyrzut, jeszcze odegranie w Trzaskalski do Sewaka Safariana i strzał mocny w kierunku bramki. Piłka w końcu znalazła drogę do siatki Łukasza Szczepanika. Spójrzmy jeszcze raz, Marcin Trzaskalski, piłka trafia w światło bramki i Patrejko kończy to spotkanie. 1-0, zawodnicy z Ełku wygrywają z drużyną z Podlasia.